Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Zapraszam na kolejny odcinek z tej wspaniałej gry. Ktoś ostatnio mówił, że przymrużam jedno oko bardziej niż drugie. Nie wiem, może softbox mnie tam trochę razi. Ale nie, nic nie jaram przed odcinkiem, ani nic nie piję w ogóle. W ogóle nic nie jaram i nic nie piję. Znaczy, wodę piję, herbatę, czasami inne napoje, ale bezalkoholowe ogólnie. Dobra, chodźmy do tej gry. Tak, wbijamy do dealera samochodowego, tak jest. Chciałbym kupić nowy samochód, ale już tak przeglądałem tą listę i nie wiem, na co się zdecydować. Mogłem wygrać na poprzednim pokonywaniu bossa Supre, ale jej niestety nie wygrałem. I tak się zastanawiam między Audi Quattro a Suprą właśnie tutaj u dealera. Clio niespecjalnie mi się podoba, a poza tym... Nie podoba mi się po prostu. Po prostu mi się nie podoba. A Supra, cóż, byłby to ciekawy wybór, tak? Jest to naprawdę bardzo fajne sportowe auto, które lubimy chyba wszyscy. I tak sobie właśnie myślę, czy ją wziąć, czy nie. Ale jednak nie wezmę, z tego względu, że kosztuje 40 tysięcy dolarów, a nie starczy mi już kasiory na tuning. Dlatego na razie zostanę przy Lexusie, z tym, że mogę sobie go jeszcze stuningować. Bo prawdopodobnie odblokowały mi się jakieś nowe części w warsztacie do założenia i trzeba je sobie założyć. W ogóle pod filmem z drivera San Francisco, o, pisaliście dużo skrótów odnośnie BMW, jakieś tam będziesz miał wydatki, będziesz miał wspomnienia, czy bardzo mały łacek. Z tego względu, że tam się trochę śmiałem... What the hell? Nie, tego nie chcemy tutaj robić. Z tego względu, że się śmiałem... O, właśnie tam. Co? Nie chcę tego. The hell? Czemu mi wchodzi tu? Aha, dobra. Śmiałem się, że co? Że wystarczy wrzucić granat do BMW, żeby mieć zupę buraczkową. No i zaczęliście wymyślać te skróty, kurde, śmieszne. A czy wymyślać? Pewnie skądś tam gdzieś usłyszeliście, czy coś w tym rodzaju. No ale tak sobie pomyślałem. Ciekawe, jaki by skrót wymyślić do Volkswagen. Kurde. Oczywiście można skrócić całą nazwę do VW, czy VV? VW. Wtedy coś tam wymyślać, ale dobra. Co, tylko hamulce mam odblokowane nowe? No chyba po tych wyścigach coś się też tam odblokowuje, prawda? Silnik? Nie. Szkoda, że tu nie ma napisane... O, ale zobaczcie, skrzynia na przykład się odblokowała. A nie było pokazane, czy było pewnie, ale te wykrzykniki mi wszystkie poznikały, jak sobie cofnąłem, nie? Cofnąłem. Dobra, nic więcej nie mamy. Kupujemy. Ile to kosztuje? 17 tysięcy w sumie. Bardzo fajnie. Wizualnie coś też przydałoby się tutaj przerobić. Dajmy może inny jakiś pasek. Strasznie lubię paski. Flagi też są spoko. Ale wolałbym jednak coś na masce mieć. Tutaj były gdzieś... Była gdzieś... O, a może na body coś nowego jest? Jezus, wszystko zablokowane. Tylko te gówna pierwsze są unikalne. Może takie jakieś... O! No takie wcale nie wygląda źle, co? Ile to kosztuje? 500 dolarów. Tu jakieś smoki, sroki. To wygląda spoko. Dobra, bierzemy sobie. Zgubiłem wątek, nieważne. Felgi pomaluję. Chociaż one są tak zajebiaszcze, strasznie mi się podobają. Ich głupio by było je właściwie ukryć czarnym kolorem, tak? Tu mamy różne maty. To jest matowy, to jest błyszczący, to jest... Nie błyszczący. Różowe? Nie, różowe nie wyglądają fajnie. Może takie. Fioletowe? Fioletowe wyglądają fajnie. A, dam fioletowe. Piszcie mi, jaki kolor wybrać. W razie czego zmienię później, w następnym odcinku. Kolor szyb. Medium black. Kurczę, zapomniałem o tym właśnie, że tu jeszcze można szyby sobie Wow, może takie, damy takie. Dark Aqua, detale. O, tu są te liczniki, właśnie. Tutaj taka imitacja karbonu, włókna węglowego w sensie. Dajmy sobie ten. Ej, what the hell? Różową strzałkę mi wybrało, fajnie. Biorę zieloną strzałkę i to wszystko. Coś jeszcze tu chyba można było zmieniać. Nie, tylko to. A, ale jestem głupi. No tutaj jeszcze można. O, właśnie. Czerwony, czy taki.
Jaki by tu dać? Niebieski? Ach, znowu wybrałem. Dobra. Tutaj mamy to. Nie będzie widać strzałki, jak tak damy, ale jak tak damy, będzie widać wszystko. A białe dajmy. Tak, tak. Dobra, gitara. Czyli mamy wszystko zrobione i mój samochodzik teraz będzie wyglądał dopiero fajnie. Wszystko sobie zatwierdzamy, ile tam 2000 wyszło. Spoiler, czy się odblokował jakiś nowy? Nie wiem, ten mi wystarczy. Felgi sobie zostawiamy i jest fajnie. No dobra, wychodzimy, części unikalnej nie będziemy wsadzać, bo powiedzieliście, żebym tego nie robił, tylko do końcowego samochodu, żebym wsadził coś nowego, takiego, żeby już wykoksować tego ostatniego samochoda, żeby był taki zajebiaszczy i w ogóle. Dobra, nice job. Tu mamy mapkę, jak to wygląda. Okej, mamy jeden drag, właśnie. Ja sobie ustawiłem tutaj zmianę biegów tak samo jak w Need for Speed World. I zobaczymy, jak mi pójdzie na dragu. W sumie ciekawy. Okej, dobra, wiem, co to jest drag, dziękuję za wstęp. No oh yeah. Ach! Okej. O! Już bym prawie skręcił na tego trafika. Szkoda, że w jednym NFS-ie, którego nie znacie, nie ma akurat tego draga, nie? Nitro się napełnia! Uhu! O! Skręcaj! O! Dobra, udało się. Myślałem, że sam mi skręci na tego vana, ale jakoś się udało. Nic, nie było trudne, co? Okej, dobra, polis, coś tam. Fajnie. Teraz. I dalej, dalej. Tu mapka, to nie to, dobra. Radar, czy zrobimy sobie radar? Nie, to nie jest radar. Radary są na policyjnych rzeczach. Tutaj mamy bramki, bramki robiliśmy ostatnio. To jest w ogóle odblokowane nowe terytorium. Tutaj mamy okrążenia, a tutaj mamy coś fajnego, coś co ja lubię, czyli osiąganie najwyższej prędkości. Pisaliście mi, żeby zdobywać dużo kasy, trzeba powtarzać wyścigi. Chyba tak będę robił, ale już poza odcinkami. Wow, ten jak... Zobaczcie. O, fajnie, ten jak Eclipse mielił na początku, fajnie to wyglądało. Dobra, tutaj mamy pierwszy radar. Ależ pędzą chłopaki, Ale dobra, jestem pierwszy, nie jest źle. Wow! Co ja tam wymieniałem? Skrzynię biegów, tak? Policjaj. Tam gdzieś policja była. Kurde, jak oni gówniano jeżdżą. W ogóle nie ścinają zakrętów, tylko... Znaczy no, teraz już ścinają. Dobra, i tutaj będzie gdzieś na pewno, więc... Zostawię sobie nitro na koniec, zaraz przed tym... Albo dobra, ciśniemy. Cadillac prze... Stuczka! O fuck, Eclipse teraz mi wyprzedził, będzie jechał szybciej. I fuck, i co, trzeci? Przedostatni znaczy się. The hell? Co oni odpieprzają? Nie wiem, co on tam zrobił. Odbił się i nie mogłem... Kurde, tu jest następny. O nie. Musi mi się udać. Ta, drugi. No to nie jest źle. Co oni robią w ogóle? W ogóle tamten Lexus z tyłu bez żadnego ulepszenia wizualnego jedzie, taki stokowy. Silnik ma włożony... Ooo! Silnik ma pewnie włożony jakiś, wiecie, tak żeby wymiatał, nie? Taki tuning. A tutaj tak wygląda beznadziejnie. Jak już tuningujemy, to tuningujemy, niech wszystko się zmienia. A rozwalił się o drzewo. Aha, już przegrał. Zobaczcie, ten gościu tam stoi w tym jednym miejscu cały czas. O, zobaczcie, co mnie goni? Lexus. Kurde, chciałem się spojrzeć do tyłu gałką i niestety zmieniło mi bieg na niższy. Co może mieć teraz poważne konsekwencje w wygraniu albo przegraniu. Zaraz zobaczymy, jestem drugi, jestem pierwszy. I... Ło! Na styk, pięknie. Teraz jakbym jeszcze go tak przed metą... Co? Pierwszy raz przegrałem! No i tak jest! Czy oni będą mieli ponad 1000? Gdzie tam? A ja mam ponad 1000 km na godzinę w sumie, nie? Tak się gra.
No nic, ale powiem szczerze, jestem zaskoczony. Pierwsza przegrana smakowała gorzko. Okrążenia, sprint. Co to będzie za sprint? Nie rozpoznaję, a ten? Nie rozpoznaję również. Chociaż nie, wiem co to jest. To jest taki jeden sprint z takiego innego Nefesa, który się nazywał Rotrich and Union? Jakoś tak. I to była klasówka. Nie mówię o Wardzie, bo to nie chodzi mi o teraz o Warda, nie? Żeby nie było później, że gadam o Wardzie coś. Dobra. Jestem drugi, przede mną jest Golfina. Volkswagen. Za mną jest Lexus. I jest Mitsubishi Evolution, Lancer Evolution. Chciałbym go w sumie kupić, zobaczyć jakby tu śmigał. Nigdy go w Most Wanted nie kupowałem. Co byście powiedzieli na to, aby właśnie Mitsubishi był drugim samochodem, jaki kupię w tej grze? Byłoby chyba fajnie, co? Nie wiem, po co tu nitra użyłem, ale zabawa. Momencik. Ach. Na szczęście tu możemy grę przerwać. To nie jest Grid Autosport, tryb multiplayer. Więc nie ma stresu, nie? Jedzie Golfina, kurde. Hamują na autostradzie, jakie nuby! I hamują tak ostro, nie? To, że tam, żeby się przygotować do zakrętu. To ostro po hamulcach. Jest tir. W ogóle nie ma tutaj żadnej zmiany w prowadzeniu samochodu po tym, jak popada trochę deszcz. No ale... nie ma się co czepiać, co? Okej. Tutaj zawsze te trafiki, nie wiadomo, spod ziemi się wynurzają. Zdarza się. I tym razem czysto. Co mnie goni? Lancer. Lexus. Lexus też gdzieś tam jedzie, ale teraz jest za mną Lancer. I policja. Policja się pojawi. Oh man. Okej. Nie wiedziałem, że mam niebieskiego Lexusa. Mi bardziej to wygląda na zielony. I bach! W ścianę. Uwielbiam. Dobra. Trochę pobijemy się z policją. Musimy zgubić wyścig. Znaczy pościg. W 2 minuty co najmniej. Dotknąć 2 radiowozów. Tutaj mamy jeden. Co ja gadam? Nie dwóch, tylko 8. 2. 8 radiowozów. Kurde, u mnie jakoś osoby leżą w języku polskim. Znaczy, no. Tutaj mamy. I tir. O, ależ pięknie. Zobaczcie, jak go rozwaliłem. Mamy. Bak! Bak! I rozwalony. Nie. Co? Czemu się nie rozwalił? Dobra, pojawił się następny. Wataszka i dotknięty. Fajnie. Ten też? Nie. I zaraz będziemy mieli drugi poziom poszukiwań. I pojawi się jeszcze więcej radiowozów. Okej, mamy. Bak! I ba! Jeszcze tylko 2 radiowozy i po sprawie. Znaczy jedno tam wyzwanie będziemy mieli ukończone. A później tylko zgubię pościg i już w sumie będę miał 2. O ile musimy czasu tam zgubić ich? Ile mamy czasu na zgubienie? Zaraz zobaczymy. A w mniej jak 3 minuty. Kurde, to już niewiele mi zostało. To może od razu lepiej nabić na długość pościgu, żeby ten dłuższy czas po prostu, bo już nie zdołam ich chyba zgubić w 10 sekund. Rozwalony! To może jednak zdążę. Uwaga, 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 czy zdążę, czy nie? Nie. 3 minuty, cholera. Dobra. Już będę nabijał ten dłuższy czas. Gdzie on? Tu, dotykamy. Bach. Jeszcze tylko jeden mi został do dotknięcia i nabić czas 4 minuty, fantastycznie. Dobra, mamy już 4 minuty,
Tylko jeszcze jeden radiowóz dotknę i będzie po sprawie, nie? Dobra, ten zostawimy tu niespodziankę. Rozwali się o to, czy nie? Nie wiem, zablokował się tam gdzieś w ogóle. Pojedziemy sobie kawałek autostradą, może kogoś spotkamy. Chociaż nie, znowu jakiś zgubię. Kurde, zobaczcie, zgubię. I już miałem 7 dotkniętych. Jeden tylko mi został i ich zgubię. Ale rzeźnia. I nic nie mam na radarze, nie? No kurde, ta gra mi czasami... O dobra, jest policjant, jest. Świetnie. Bach! Jest! Teraz możemy gubić. Znaczy no, jeszcze jeden został tutaj jakiś. No i fajnie. Dwa kamienie milowe zaliczone. Rok znowu coś tam pisze. Boże, co ja dzisiaj? Okej, tutaj mamy to ukończone. Został jeszcze jeden sprint, lecimy. Czy mi się odblokowały jakieś nowe części? Właściwie ten Rog pisał. Coś tam, pewnie o tym, no ale olać to. Aston Martin DB9. Jedzie koło mnie z bardzo, bardzo fajnym bodykitem. O, widzę Lotus Elise i Clio V6. Ależ się spychają chłopaki. Ale brzmi te Clio, kurde! Nie wiem, czy to słyszeliście. Jak tylko... jak nie wiem, ciężko mi opisać ten dźwięk. Okej. Tu... Wow! The hell? God damn it, co oni się tak na mnie uwzięli? Grałem zespołowo, czy jak? Zaraz tu zaproszę jakiegoś kolegę do koopa. Się skończy zabawa. Ale tu w ogóle... What the hell? Dobra, no to w takim razie pokażę wam, co znaczy mieć Lotusa i jest... Lexusa i jest 300. Proszę bardzo, na skrócie cię wyprzedzam, ty mała szmato. Wyprzedził mnie Aston Martin. Ale to jest dopiero połowa wyścigu, więc jeszcze, możemy walczyć. I tu mamy ostry zakręt. Uwaga! Oh yeah! Tak to się robi. Gdzie teraz? Tu. O, fajnie, fajnie. Jak pędzą! Ej, dobra, mieliście rację z tym trybem trudności, poziomem trudności. Jednak się zwiększa z odcinka na odcinek, więc będzie ciekawie. To lubię. Może będzie trzeba powtarzać wyścig, kto wie? A ja go tak. I tak. Ojej. I fuck. O, wy mordę, teraz się robi niebezpiecznie. Oddajcie mi ładne, co oni robią, nie? Będą się powtarzać chyba. 90%, to już tu koniec jest. Jak pędzą, nie? Dobra, skupmy się na tej jeździe. Widzę, że to nie będzie taka łatwa sprawa. Będzie... Podejrzewam, że na tych wyższych poziomach będzie taka jazda jak w Trackmanie. Kanion, czemu on tak driftuje? Ej, wyprzedzi mnie O nie. The hell? What the fuck? Ja pierdzielę, nie? Patrzę tam na mi mapkę cały czas, jak oni skręcają, czy jak biorą te zakręty i jak przyspieszają, nie? Bo to mniej więcej tam widać, co i jak. Coś sobie za dobrze radzą, gnojki. Pewnie znowu ten Aston Martin. Tak jest, Aston Martin zaraz za mną. A to gnoje. Ale teraz już jest dalej, więc zrzucimy im tu niespodziankę. Haha. Oj. Teraz tak pojadę, będę szybszy. Nie, no to teraz to już nie mają szans. Nie ma bata. Jest! Jest!
Jest, jest. 3000 gotówki. Pięknie. Ale za trzecim razem. To jest masakra. Ciężko, ciężko, naprawdę. Tutaj mamy radar. Zróbmy sobie teraz tą prędkość. Nie, Lexus jest już za wolny. Za wolny. To jest tak jak w Carbonie. W Carbonie w ogóle coś się zbugowało z save'ami. Nagle wbiły mi pojazdy z trzeciej klasy, nie? Jak ja miałem drugą. Nie wiem, czy tutaj tak będzie. W sumie nie powinienem mówić, no bo Carbon jest przecież później niż Most Wanted. W sumie nie wiem, że ta gra jeszcze wyszła, czy już ma wyjść, czy w ogóle będzie ta gra. Przecież nagrywam Most Wanted. Dobra. Sprawdźmy, co ta jeszcze ode mnie chce. Bounty, jak zwykle trzeba nabijać bounty. Easy is easy. Dobra, wiecie co? Trzeba nabić bounty w takim razie. Czyli co? Co mamy tutaj jeszcze w kamieniach milowych? Mamy radar. Ile mi to da? 5500. No to jest akurat łatwe, tu wystarczy przejechać radar, więc... Nic się nie napracuje. Tak, odblokowała się chyba... Odblokował się nowy obszar w tej grze. Nie wiem, jak on się dokładnie nazywa. Zaraz sobie zobaczę na mapkę i powiem. Bo jest tak, Rockport, jest Rosewood i jest... Graypoint? Nie. Rosewood, tak. Downtown Rockport. To jest Graypoint i Point Camden. Czyli Camden po prostu, tak? Da się to przybliżyć? Da się. Chwileczkę, trzeba myszką, bo tutaj padem jest ciężko. No. Graypoint. Dobra, ciul tam. I teraz tak. I jeszcze zostało mi ile tego bounty? 5000 zdobyć, tak? Co muszę zrobić? Tu już mam zrobione. A, czas pościgu. Wow! No to lecimy. To będzie proste zadanie. Musimy zgubić policję w mniej jak 3 minuty. Czyli w zasadzie będzie to łatwa sprawa. Już gdzieś zawrócił. Boże, co za... To ja chyba zaraz... Nie mogę pod tą górkę podjechać! Już podjechałem. Jaki szmerc, nie? Trzeba kupić coś lepszego. Jest ukrywanie. Koniec, koniec. Trzeba kupić lepszy wóz albo wezmę tą maździochę. To by było najtańsze. Dobra, challenge. Zobaczymy. Sprint i okrążenia. Może być ciekawie. O, uwielbiam ten moment. I ono tak zaraz wleci z tą maździochą. Oh yeah! What the hell? A ten bug już był w ten... Kiedyś jak grałem nawet, jak... Dopiero co ta gra wyszła. Więc... No śmieszne, nie? Nie powinno tak być, ale dobra. Myślałem, że to jakoś zostało naprawione, no ale był przecież patch 1.3 i od tamtej pory się nic po prostu nie zmieniło, więc... Dobra, ale olać sprawy techniczne, jedziemy! Z Easy Lizzy! Lizzy is easy! Dawaj, Iza, leć! Pokaż, co potrafi ta twoja pierdziawka. Kurde. Muszę jakiegoś nowego grata kupić, bo naprawdę ten Lexus mnie już zawodzi. Lizzy, czekaj na mnie! Ja mam Lexusa, daj mi fory! Ja, prawie się rozbiła. Masakra. Wow! Dobra. Doganiam ja i zobaczcie, jak mnie dogania. Strasznie. Szybka jest. Co nie jest do końca atutem. Przynajmniej u kobiet. Znaczy u facetów w sumie też, nie? Z punktu widzenia kobiet. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No, może niektóre lubią szybko. O, tu już koniec? Ue! Słuchajcie, nie wiem, brać tą Mazdę RX-8 czy nie? Właśnie nie wiem, kurczę, teraz. Daemon, co to będzie Daemon? Nie wiem, nie wiem. To są okrążenia. Na pewno będzie kawałek ronda. Pięknie. Dobra. Bojam się jak pijak w tym Lexusie na początku, z tego względu, że no i ta martwa strefa po prostu na padzie jest taka, jaka jest. Ale powiem wam, że przyzwyczaiłem się już do tego i naprawdę nie ma jakiegoś specjalnego problemu z prowadzeniem. Po prostu takie dodatkowe utrudnienie. Ej, tu się jedzie prosto, to słuchajcie, to będą jakieś długie okrążenia. Nienawidzę tej piosenki, która teraz leci. Kojarzy mi się z jakimś takim, nie wiem, miauczeniem kotów. Tylko kocia muzyka bez kitu. Jo, zobaczcie, jak teraz mnie cheaterska dogania. Widziałem to. Widziałem, raport leci po wyścigu. O, zobaczcie, jak mnie dogoniła. No na pewno. Mhm. Chcę zobaczyć zapisany wyścig. No, w sensie film z tego wyścigu. Czy wideo. W ogóle na YouTube. Co ona robi? Obraca się. Jak ona w ogóle tak wysoko doszła do... na czarnej liście? W sumie to nie chcę wiedzieć. W sumie to pewnie ma związek z jej imieniem. Easy, łatwa. No i ta ksywka, o której wspominałem, w sensie jak balowała z tą szmatą, to też może mieć jakiś związek. No ale nie bądźmy zbyt ordynarni, nie? Nie wszystkie kobiety są takie. Przynajmniej... no nie wszystkie, zostańmy przy tym, że nie wszystkie. Dobra. Easy, zostaję sobie z tyłu, a ja chyba dokończę sobie już samotnie ten wyścig. Niestety nie będzie mi chyba towarzyszyć tutaj zaraz przy mnie, więc chyba że włączy swój speed hack. Wtedy może być problem. Jak widzieliście, ostatnio się przechwalałem na tych wyścigach i okazało się, że musiałem kilka razy powtarzać, a to nie było fajne. Znaczy, może i było fajne, no bo wiadomo, gdyby szło zbyt gładko, byłoby nudno. A tak, jest ciekawiej. Chociaż z drugiej... O, dogania mnie jednak. Jednak mnie dogania, Franca. Ha! Chodź tu. O. Okej. Właśnie, czy części tuningowe odblokowują się po pokonaniu bossa, czy podczas gdy już robimy wyścigi? Musiałbym to ogarnąć. Wiem, że w Undergroundzie gdzieś to się wszystko pokazywało. Chyba też w tych SMS-ach. Chociaż nie pamiętam dokładnie. Już. Chodzi mi o dwójkę. A teraz pojedziemy sobie tutaj może. O, może było fajnie. Tu chyba jest chyba nawet krótsza możliwość. Ale zobaczcie, jak podgoniła. Może nie powinienem jej tak przedwcześnie lekceważyć na poprzednim okrążeniu. I obrażać. A może nie rozumie podtekstu. Jej zadaniem jest tylko wciskać gaz do końca i skręcać kierownicą, więc... Co ona tam może rozumieć? No dobra, ale jest... Siedzi mi zaraz na zderzaku. A to niemiłe. Miałem powiedzieć na ogonie, ale to w jej przypadku mogłoby zabrzmieć dwuznacznie. No bo to... No easy, nie? Zmieszczę się! Tak jest. No i... Oj! Ogol pięty, sukwo! Grałem. Teraz dawaj mi swoje... Właśnie nie wiem, brać jej auto czy nie? Może wezmę, zawsze to jakaś kasa, nie? Dobra.
No, no, continue, fajnie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj karty. Najpierw bierzemy części unikalne. Mówicie, żeby brać... Co? Nie mogę zmieniać! Nie! Dobra, zbugowało się coś na chwilę. Dobra, już działa. Jest. Aha, dziwna ikonka, dobra. I ta karta to jest zawsze samochód, tak? I dupa, jaki tam samochód. Nigdy tu nie ma samochodu. Tom chce! Nie mam samochodu, drugi raz z rzędu. Ja nie wiem, jak wy mi podpowiadacie. Nie kibicujecie, nie trzymacie kciuków. Co to ma być? Cholera, jasne. Big Lu. Lu, Big Lu. Low, Big Lu. O, tak! Laski, to moje życie. What? Eklipsa ma. Pokaż, co potrafisz! Okej. Okay. Nice job! Czyli tak, pewnie teraz... Dobra, zobaczymy, jakie wyścigi są tu. Jest drag, jest to. Jego specjalność to są bramki, tak? Jazda na czas przez bramki. Nic, moi drodzy. To tyle, jeśli chodzi o Need for Speed Most Wanted na dzisiaj. Wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.